Dawaj. Szuliki to neale jazzbis. Ja nie umarłem je też. Biba kalimne kadar parawa. Burda się banka ma tych warme. Denis Bartasz. Jeżeli lubisz vintage, etno, glamour, a przede wszystkim jeżeli lubisz styl gotycki, ciemny, z pięknymi elementami i bardzo spektakularnymi zdobieniami i meblami, to ten odcinek może być dla Ciebie. Zapraszam w miejsce, gdzie i tak tysiące Polaków spędzają wakacje. To będzie Turcja i zamiast zapraszać Cię na bazar, gdzie być może nakupilibyście znowu dresów i walizek od Louis Vuitton po 17 euro, zaproszę Was w miejsce, gdzie można kupić prawdziwe skarby designu, które są w Polsce albo niedostępne w ogóle, albo dostępne 10-krotnie drożej, albo ich wybór jest żartobliwie mały. Zaproszę Was do miejsca, które jest połączeniem bazaru, antykwariatu i sklepu z antykami. W dużych miastach w Turcji wszędzie znajdziecie takie sklepy. Znajdziecie je w Kemerze, w Istambule, w Alanii, w Antalii, w Izmirze, dokądkolwiek się nie wybierzecie, jeśli miasto ma więcej niż 500 000 ludzi, to tam taki sklep będzie 1 albo 5. I najczęściej są zgromadzone w ogóle jakby blisko siebie są. To też ciekawe. I dzisiaj z najlepszym tłumaczem języka tureckiego, jaki jest w Polsce, mam przyjemność, czyli z moją żoną, przysięgłym, mam przyjemność przelecieć sobie przez taki sklep i pogadać ze sprzedawcą, przemiłym człowiekiem. Na początek być może największy hit tego filmu. Są to kryształowe żyrandole z metaloplastyką w kolorze złotym, srebrnym albo nawet czasem czarnym. Czasami się trafiają nawet czarne kryształy. To jest absolutny hit. W Polsce te rzeczy kosztują tysiące, a tutaj można kupić, no zaraz do cen dojdziemy. Warto też znać przelicznik liry tureckiej do złotówki. Jest to 1 do 10. Ile kosztuje? 500. 500? 50 złotych. 50 złotych. Ile masz jeszcze pieniędzy? Ja mam chyba 600 albo więcej. No. A ile ten kosztuje? 500. A ten, który pokazuje? A ten nie wiem. Zaraz zapytam. Poczekaj, ile po pieniądze? No i poszło. Poszły słonie po balkonie, a ja chodzę i wybieram. Podoba mi się ten, podoba mi się tamten. Wiem na pewno, że kupimy trochę tych kryształowych rzeczy. One nie są aż takie ciężkie. I po prostu będziemy je wieźli do Polski. Z tym, że no wiecie, trzeba uważać, bo tutaj również Turcja jest światową stolicą podróbek. Te rzeczy też się podrabia, bo są oryginały, a są i nieoryginały. No i oczywiście się wkopałem. Oczywiście, że tak, no. Ale zaczyna szkło tutaj, to nie jest łatwe. Ale widzę, że to jest podróba. Nie weźmiemy tego, bo widzę, że to jest po prostu podróba. Albo obiraz siej. Aż. Jo, aj. Puchafif, we puchafif. Tama. Ten locek by kosztował, ten wielki. Bunek dasz? O, 3000. Za 3000? 2500. 250 zł. Tak. Też czeska robota, czechosłowacka robota. Czeska? Tak, czechosłowacka. Jeszcze. Czeska robota w Turcji. Czeska robota. Piękny. No i to się mogę pochwalić. Ten żeśmy kupili i jeszcze jeden. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym nie kupił części zapasowych. No więc podchodzę i pytam koleżki. Słuchaj, stary, bo tutaj jest taka historia, że ja potrzebuję kryształów. On mówi, spoko, chodź tu, tutaj. Słuchajcie. Miał tego dwie skrzynie. Dwie skrzynie tych wszystkich rzeczy. No, jedziemy dalej z koksem. Po żyrandolach następnym skarbem są kinkiety. No i co z nim? Ile kosztuje? Ta rama jest fajna. Bu takım. Ne kadar bu takım mesela? İkisini 800 yaparım. 800. Hı? Za oba. Za oba. Tak. İkisini 1000 yaparım. To jest oba za 1000. A ta rama ile kosztowała? Bu çerçeve? 1800. 800. Şu 1000. Ta 1000. 1000 za ramę, czyli 100 zł za tą ramę. Tak. 30 dolarów. Ale to jest mosiężna rama. 30 dolarów. 5, 5. No tak, mosiężna. No ładna, ta rama całkiem, chyba bym ją wziął, ale są też inne rzeczy, na przykład takie kinkiety. Szczerze mówiąc, on jest po prostu brudny i zakurzony, ale 30 zł za sztukę, bo miał tylko jedną. Pojedyncze kinkiety nie są bardzo cenione. Jak to single. Jednak parka to parka.
Dobra, to teraz czas jest obejrzeć większą część tego sklepu. Zafiksowałem się niepotrzebnie na tym krysztale. Będę go jeszcze tu i tam pokazywał, ale skończmy. Zacznijmy inne rzeczy. Słuchajcie, na tej tacy są klucze do wszystkich drzwi na świecie. Tutaj znajdziecie każdy klucz i oczywiście różne inne przydasie i hasie. Sygnalizacja świetlna, proszę bardzo, suszarka stara, nowa. O, to jest jeden z kolejnych skarbów. Młynki, młynki do wszystkiego, do soli grubej, do pieprzu, do przypraw, do kawy. Te młynki są cudowne i są za totalne grosze. No i oczywiście śrubki, tak zwane niskie śruby właśnie do tych żerandoli. My to mamy takie rzeczy poukładane, posegregowane w Leroy albo w jakiś Casto, a tutaj te rzeczy trzeba sobie przyjść i wybrać. No i to zajmuje mniej więcej jakieś 2 tygodnie. Wszystko można tu znaleźć. Wszystko. Do mierzenia ciśnienia czego? O, to mi się podoba, do zęba. Dobrze, że mnie zęby nie bolą, ale to urządzenie mi się podoba. Haczyk do nie wiem czego, do wszystkiego haczyk może być. Jedziemy dalej, zaraz będzie coś sensownego, bo generalnie to tu jest bardzo dużo rzeczy, które się mogą przydać, ale nie muszą. Maszyna do szycia, przepraszam, maszyna do pisania była z europejską klawiaturą, to jest rzadkie. Turcy są w ogóle mistrzami w kuciu i w odlewaniu, są dobrymi metalurgami, właśnie te wszystkie przydasie, te małe kawiareczki, koszyki na filiżankę. A potem podniosłem oczy do góry. No i oczom moim pięknym ukazały się samowary. Ja osobiście mam w domu 2 samowary, oba są rosyjskie. I parzę w nich herbatę. Nawet nie okazjonalnie, to się po prostu zdarza. I tak popatrzyłem na te samowary, właściwie popatrzyłem, idę sobie dalej, tam wybieram, rozglądam się, znowu te jakieś żyrandole mi się trafiły, menzurki, inne rzeczy, ale... Taki samowar na przykład ile kosztuje? Samowar na kadar? Obinny rabakr. 1000. To jest miedziane, tak. Bakr, hem kömürlü, hem elektrikli. Mówi, że i na węgiel, i na elektryczny. A które był najdroższy? En pahalısı. Bim, hepsi bim. Wszystkie po 1000. Tabii. Wszystko po 1000. Tak. A one są rosyjskie z tyłu, czy są tureckie? Ja nie, Türkmanı mı yoksa Rus? Rus değil. Nie, tureckie. Rus to bakır olmaz, pirinç olur. Aha. Okej, dziękuję. Mówi, że Ruscy nie robią z miedzi, tylko robią z, wiesz czego? Prawda, tak. No. Ruscy robią z czego innego. Teraz tak. Teraz tak, jeszcze chciałem coś się dowiedzieć. Masz, zobacz tutaj na przykład. To jest też na węgiel i na ten, tu jest napisane. On jest na węgiel? I na węgiel, i na elektryczny. Aha. Hem elektryk, hem kömür. Kömür burada natuluyor. Burada natuluyor. Tutaj się wkłada węgiel. Tu. Aha, jak to było? Czyli tak. Burdan. Po polsku mów. Tu się drzewo wkłada i to on jest. Burdan koyuyorsunuz. Tabii odunu ateş atıyorsunuz, su kaynıyor. Şurada hazinede kaynıyorsun. I po to jest to, żeby zagrzać wodę. Zagrzać wodę, tak. Tak, to rozumiem. Czyli tutaj w środek wrzuca się po prostu węgiel. Tak. Czyli żarzące się głównie. A od góry zakłada się czajniczek. Tak. Albo się nie zakłada. Węglowo-elektryczny. Patrz na te tace. No. Fajne. Tace po 2 dychy. No ale słabe nie są. Nie. Piękne. Miedziane garnki, kute, cynkowane, po 6 dych. No generalnie te garnki miedziane i one błędnie powiedziane, że są cynkowane. Nie, są cynowane. Tak się kiedyś pokrywało garnki kute miedziane, po to, żeby miedź nie reagowała ani z wodą, ani z żywnością. Bo te tlenki miedzi, zdaje się, nie są najbardziej zdrowe. No więc są wyznawcy tego typu garów, szczególnie osoby, które smażą konfiturki i powidła, wiedzą o czym mówię. Nie będę się zajmował tym, co się dzieje w warstwie obrazu, teraz podsumuję krótko ten film. Więc jak widać, rzemieślnicy, to Turcy są dobrzy, naprawdę. Są wspaniałe, robią metaloplastyki, odlewają, kują. Na pewno nie przywiózłbym takiego garnka na powidła, mimo że kosztuje 60 zł, nie bardzo to widzę. Natomiast samowar, gdyby ktoś chciał, to taki samowar za 100, szczególnie elektryczno-węglowy, absolutny hit z wkładem na węgiel w środku.
Potem te wszystkie kryształowe rzeczy. Dla mnie te kryształowe rzeczy to jest w ogóle hit, przehit. U nas kryształowe żyrandole wielkie kosztują tam od 1000 zł. Za parę stówek możecie wejść sobie na Wida XL, zobaczyć, jakie tam są żyrandole współczesne. One mają 7 kryształków i no może 30, ale to jest w ogóle nie ten poziom. Ale oczywiście trzeba kochać stare przedmioty, żeby znaleźć coś ciekawego tutaj. No oczywiście były też poza żyrandolami, tymi od 50 zł, były też kinkiety po 80 za stówę za parę i bardzo, bardzo podobały mi się te tace. Ja tych tac kiedyś przywiozę sobie ze 20 i je sam dokończę i będą podstawkami pod kwiaty, pod cokolwiek. Bardzo mi się ta podróż podobała. Mam nadzieję, że Wam też. Dziękuję za obejrzenie do tego miejsca i liczę na Waszą subskrypcję i wirtualną kawkę. Dziękuję.